Doskonale wiemy, że narzekanie, że krytykowanie, takie ciągłe użalanie się nie jest dobre. Tak mamy chyba wszyscy, że jednak, chociaż wiemy, że to jest nie w porządku, że to niczemu nie służy, to to robimy. Tracimy nadzieję. I nawet Jan Paweł II mówił, że chrześcijanin to jest człowiek nadziei. A zwątpienie, brak nadziei, to jest grzech. I my to wiemy. Doskonale sobie z tego zdajemy sprawę. A jednak przychodzi nam wątpić, zniechęcać się i może nieraz sami tak mówiliśmy, a na pewno słyszeliśmy od bliskich, może znajomych, przy różnych rozmowach, szczególnie w tym czasie, który przeżywamy, tego roku 2020, tej całej pandemii, tego zamieszania, tego lęku, paniki, która jest wywołana, jak długo? Ile jeszcze mamy czekać? Kiedy to się skończy? Modlę się. Koronki, różańce. Ile się mogę modlić? Kiedy to się skończy? Jak ja wierzę w Boga, ale ja już nie wiem, proszę księdza, ktoś mówi, nie wiem, czy to będzie lepiej. Na horyzoncie nie widzę żadnej nadziei. I takie ciągłe zwątpienie, taka beznadzieja, która gdzieś jest naturalna dla człowieka, bo chciałby już widzieć, że przychodzi lepsze, dobre, normalne dni. Wiecie, Pan Bóg słucha naszego wołania i trzeba wołać. Ale Pan Bóg, nieraz chyba nam to wszystkim pokazał i też o tym wiemy ze Słowa Bożego, Pan Bóg nie jest kelnerem, który na zawołanie, który już natychmiast przyniesie na tacy to, o co akurat prosimy. Za wstrzyknięciem palca, kelner, proszę bardzo, już, już. I za 20 minut jest. Pan Bóg, jeśli taka Jego wola, wysłucha, ale najpierw może chce nas czegoś nauczyć. Pokory, cierpliwości, wytrwałości, po to, żeby potem z większą siłą swoją moc objawić. Coś przyniosłem, żeby wam pokazać. To jest list z Polski, do mnie zaadresowany, ksiądz Mariusz Sokołowski. Przyszedł dzisiaj. Poczta nie działa, no zaczyna powoli działać. Wysłany był w marcu. Mamy październik. Otworzyłem ten list. To jest kartka z Jezusem zmartwychwstałym z napisem Alleluja. Alleluja, biją dzwony, Alleluja, echo głosi. Chrystus bowiem zmartwychwstały, w serca nasze pokój wnosi. Życzy Ojciec Chrzestny Tadeusz z żoną Haliną. Wielkanoc 2020. 7 miesięcy szła ta kartka. Ale ona właśnie przyszła dzisiaj, kiedy mamy taką Ewangelię, kiedy premier ogłosił, że coś będzie chyba lepiej. Na tą kartkę czekałem 7 miesięcy, żeby dzisiaj przeczytać Alleluja, żeby przeczytać Chrystus zmartwychwstały w serca nasze pokój wnosi, żeby usłyszeć w Ewangelii, że kobieta po 18 latach swojej niemocy, jak słyszeliśmy, była na uwięzi, została uzdrowiona, uwolniona przez Jezusa. Czekała tak strasznie długo. Ja czekałem tylko 7 miesięcy na tę kartkę. Ta kobieta 18 lat na to, żeby być zdrową. My czekamy, żeby już skończyła się pandemia, wirus i te wszystko, to całe zamieszanie, ten krzyk, to niezadowolenie, które jest normalne. Żebyśmy byli spokojni, szczęśliwi, zdrowi, już bez teorii spiskowych, czy to prawdziwe, czy nieprawdziwe. Chcemy normalności. Tylko nie możemy narzekać. Trzeba mieć nadzieję. Kartka w końcu przyszła. Kobieta z Ewangelii po 18 latach w końcu została uzdrowiona. I my doczekamy się wolności. I my doczekamy się, że ten Kościół będzie otwarty. Nie tylko dla 5-10 osób, a dla 100 osób, dla 200 osób. W pełni będzie otwarty dla wszystkich. Ja w to głęboko wierzę, bo jestem człowiekiem wiary. I Jezus mi dzisiaj pokazuje w tej Ewangelii, że dla Niego nie ma za trudnych spraw. Że On wszystko może. Tylko trzeba pokory. Tylko trzeba cierpliwości i wytrwałości. Nie traktować Boga jak kelnera, ale zapytać Go, co przez ten czas czekania chcesz mi powiedzieć, czego chcesz mnie nauczyć. Bo i tak zwyciężysz. Do Ciebie należy ziemia i wszystko, co ją napełnia. To Ty masz słowo ostateczne w każdej sprawie. Żaden premier, żaden prezydent, żaden wielki tego świata, który dzisiaj ma władzę, nie ma
ostatecznego słowa. To Ty masz ostateczne słowo. I co nam mówi Jezus? Co nam mówi dzisiaj Słowo Boże jeszcze? Bądźcie dla siebie dobrzy, miłosierni. Bądźcie naśladowcami Boga. Niech nie będzie pośród was niedorzecznego gadania, nieprzyzwoitych żartów, bo to jest niestosowne. Raczej winno być w was wdzięczne usposobienie. I bądźcie wdzięczni. To dzisiaj pokazuje nam i mówi Słowo Boże, mówi do nas Pan Bóg. Wiecie, jest ciężko, jest trudno, nie można powiedzieć, jest smutno, ale Pan Bóg ma ostateczne słowo. Każe nam czekać. Dobrze, Jezu, będziemy czekać, ile chcesz, ale trzymając Ciebie mocno za rękę, wtedy doczekamy zwycięstwa. Dziękujemy Ci, że jesteś naszą siłą, naszą nadzieją. Nie rozumiemy Ciebie często, ale my nie mamy Ciebie rozumieć. My mamy Ciebie kochać. Jezu, ufamy Tobie.